Jestem przy starej wieży kontroli lotów na warszawskim Bemowie tym razem. Jak wiadomo, niektórzy przynajmniej wiedzą, kiedyś przed wojną, nawet po wojnie, było tu lotnisko. W tej chwili, jak widać, za mną są tylko bloki już. Natomiast ten budynek za mną to jest właśnie ten budynek wieży kontrolnej. Przy czym, jak widać, przynajmniej od tej strony budynku wszystkie wejścia zostały zamurowane, więc się nie da wejść. Jak wiadomo, każdy budynek ma cztery strony, więc jeszcze sprawdzę pozostałe cztery strony, czy tam gdzieś nie ma jakiegoś wejścia. A jak nie, to zrobię tylko trochę ujęć z zewnątrz i to tyle. Także na razie. Jestem w opuszczonej wieży kontroli lotów. Na parterze wszystko jest zamurowane, więc jest ciemno. Zobaczymy, czy da się coś zobaczyć. Mam latarkę w komórce. No i będziemy próbować to jakoś zwiedzić. Także zobaczymy jak to będzie. Ok. To mamy Wojskową Agencję Mieszkaniową, oddział terenowy numer 4. Świetlica, zespół utrzymania nieruchomości, zespół nieruchomości. I tu mamy dwa pomieszczenia. Po lewej mamy takie pomieszczenie. Dość duże, ale całkiem oczywiście hałasu rozpoznania. Cokolwiek będzie widać. I tu jest przejście do innych pomieszczeń. Aha, tu jest przejście na klatkę schodową. A tu mamy przejście jeszcze do dalszych pomieszczeń. Więc zaraz też zobaczymy, co się dzieje. I tu jest jeszcze też jakiś taki pokój, taka sala. Też z oknami zamurowanymi oczywiście. Więc nie wiem, jak to będzie widać. Teraz idziemy dalej. Wszystko wykładane płytkami PCW. I tu kolejne bliźniacze pomieszczenie, też takie małe. Też nie wiem, do czego to służyć. Obojętnie, jest na nas Ahmed Legia. Fotel. Można usiąść. Tu jest klatka schodowa, która jedzie na górę i tam są już okienka, więc tam będzie łatwiej filmować, ale na razie zobaczmy, co jest tutaj. No teraz, pewnie latem jest to pokój dla bezdomnych. Tu mamy kolejną salę, też dość przestronną. Jeszcze jakieś meble się walają. Dość duże to jest rzeczywiście gabarytowo, znaczy wysokie bardzo. Przez to, że okienka są zamurowane, to ciemno choć okowy kol. Tu też jak widać jest sypialnia dla bezdomnych. I tu mamy też, nie lubię placków, kozioł. No tak, i pokój numer 9 to jest. O. Dobra, zanim pójdziemy na górę, to jeszcze zobaczmy, co jest po drugiej stronie. To już widzieliśmy. Strasznie zimno jest. Rękawiczki trzeba założyć. O, tu jeszcze jest. A, tu są chyba kibelki po prostu. Zobaczmy, tutaj bardzo ciężko się wchodzi. Wszędzie się wadają jakieś butelki czy coś. Tak, tutaj jest. Tutaj jest kibelek, nawet jeszcze istniejący, o dziwo. Kafelki. Wszędzie są.
Trzeba zobaczyć, bo nie chcę znowu narobić hałasu. To są drugie, to jest druga klatka schodowa. A teraz zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Jeszcze tu było jedno pomieszczenie. Sporej wielkości. Oczywiście. Wracam za miesiąc karą. Nie wiem, czy to widać. No. O. Jak jest zimno, to ta kamera niestety nie łapie ostrości od razu. Przesuwne drzwi. Widać, się odbija w szkle latarka. Ale też tu nic nie ma. Wszystko zostało już rozgrabione. Co tylko mogło być rozgrabione. Tu mam trzecią klatkę schodową. I tu mamy bardzo fajne malunki na ścianie. Tu można spróbować wejść, chociaż tu jakiś budek stoi, to może nie tędy jednak. Zobaczymy. Tu było zejście do piwnic, czy tutaj są piwnice jakieś? Tak, tam są jeszcze piwnice, ale nie wiem, czy do piwnic zejdę. Zobaczymy. Dziura w podłodze. Co tu mogło być? Może strażnica jakaś kanciapa, może tędy się wchodziło. Oto cztery. Wojsko Afganistanu imienia. Też nie będziemy wchodzić. I tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tutaj się przechodziło gdzieś dalej, ale też tu jest zamurowane. Tu było wyjście albo wyjście. Teraz na chwilę skończę filmować, bo muszę założyć rękawiczki. Jest mi strasznie zimno w ręce. Za chwilę ciąg dalszy. Dobra, wszedłem środkowymi schodami. Bo tymi na samym końcu, które były, to nie dało się wyjść, tam stał jakiś wózek. No i tutaj mamy już widoki. Tu mamy też salę z pokojami, pomieszczeniami. Oczywiście nie wiem, jakiego przeznaczenia były te sale. Widok na ulicę. Dawniej nie było tych bloków tuż obok. Trochę łatwiej, ale cóż, tu druga sala, taką chwiejącą się podłogą. Tu widać, że wilgoć jest, bo nie tylko odpadają tymki, nie tylko takie bąble są na farbie, ale też tam się coś, nie wiem, no niech się nie zawala, ale pęka w każdym razie. Tu jest kolejne pomieszczenie. I tu jest chyba ta dziura, którą widzieliśmy od spodu. Nie wiem, zresztą. Tu był chyba po prostu kibarek, nie wiem. Bo jest jeszcze chowała się umywalka, dziwo. I tu też już widać, że te płyty betonowe zaczynają pękać. Znaczy spoiwa właściwie tymi płytami wyższymi. Jeszcze zachowały się elementy konstrukcyjne, jak na przykład włączniki elektryczne, gniazdka.
jest ta klatka schodowa z tym interesującym wzorem. Nie wiem, czy ten wzór był tutaj od początku, czy po prostu ktoś namalował takie graffiti. Tu jak widać była taka brama, takie ogrodzenie. Tu dalej nie można było przechodzić. Tu zachował się jeszcze fragment oryginalnej lampy. No i tu mamy też podłogi. Ale do tych pomieszczeń po tej stronie pójdziemy później. Dobra. Zobaczmy, co tutaj się mieści. Tutaj się mieści ostatni pokój, sala, pomieszczenie, jak zwał, tak zwał. Znowu widok na ulicę. Mamy dzisiaj 22 stycznia 2022 roku. No i teraz wchodzimy sobie do tej drugiej sali, do drugiego pomieszczenia, czy do drugiego pokoju. Oczywiście nie mogę mówić za głośno, dlatego że tutaj zaraz obok, jak zobaczycie, są bloki. Widzicie, tu są od razu bloki. Także gdybym mówił za głośno i zachowywał się za głośno, to mógłbym zbudzić podejrzenia. Wolę zatem zachować się cichutko. Tu widać, że za jakiś czas też się zawali dach czy sufit, bo już ma taki kształt łukowaty i już tutaj te cegły wypadają. I jeśli to sobie tak będzie stało, no to się któregoś nie zawali po prostu. Kolejny pokój. Ten, jak na taką ruinę, zachował się jeszcze we w miarę niezłym stanie. To się w miarę oczywiście. Kolejna sala, czy pokój. Ciężko się chyba pracowało w takich pomieszczeniach, które mają taki okrągły ścian, jakiś okrągły kształt ścian. To się jeszcze ciągnie po drugiej stronie. Tu pewnie była jakaś kanciapa. Tu jest dalszy ciąg schodów i sobie pójdziemy później tamtędy. Ale zobaczmy jeszcze, co jest po drugiej stronie, czyli tutaj. Łazienka z jeszcze zachowanymi kafelkami, o dziwo. To ewenement. I tak, kafelki się jeszcze zachowały. Nawet kibelki się jeszcze zachowały. O dziwo, a tutaj już może nie. Że też jeszcze ktoś tego nie ukradł do tej pory. Aż dziw bierze. Tu też był drugi kibelek, tylko że bez okien. No i zaraz obok była taka sala. Pamiętamy. No trochę to przykre, że za każdym razem jak się wchodzi do takich różnych opuszczonych miejsc, a tutaj też już coś spadło, jak widać, że za każdym razem jak się wchodzi do takich opuszczonych miejsc, to w zasadzie już one są w ruinie i w zasadzie już żadnych sprzętów nie ma. Nic nie pozostało. Tu kaloryfer na pewno był pod tym parapetem. No i doszliśmy do drugiej klatki schodowej, tak? Do tej, którą możemy sobie zejść, albo nie. Zobaczymy. I tu ta krata się jeszcze zachowała. Po tamtej stronie krata już jest wywalona. No i ostatni pokój. Chłopaki z dzielnicy Bemowo. I koniec. I tu już jest koniec. Zachowała się jeszcze wychodzina, pewnie oryginalna. Betonowe posadzki, takie jakie były w latach komuny. A tu, a nie, myślałem, że to jest klepka, ale to nie jest klepka, to jest tylko też wykładzina. Tu jest największy pokój. Większa sala.
Tak to wygląda. Tu możemy sobie jeszcze przejść tędy. Trzeba uważać, bo tutaj jest blisko bloków. Mamy tablicę. Oddział terenowy, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. No i teraz wejdziemy sobie. O, tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie małe. Nie wiem, co to jest. Jakieś kanciapa tylko chyba. Tu jest wejście po prostu pod schodami. Tak, to jest taka kanciapa, żeby przetrzymywać różne rzeczy. I teraz wejdziemy sobie na jeszcze wyższą kondygnację. Może tutaj jest szkło. I to jest wszystko. Co tutaj jest? Tam z powrotem do środka. I tutaj była, nie wiem jak na jakiej zasadzie działała ta wieża kontroli, dlatego że nie wiem, czy tutaj by się zmieściło jakiekolwiek urządzenia. Kaloryfery widzę, że na hakach były, ale jakiekolwiek urządzenia kontroli lotów, to tutaj raczej nie, więc nie wiem, jak funkcjonowała ta wieża, gdzie były te urządzenia, jeśli one były na niższych kondygnacjach, to jak oni widzieli te startujące i lądujące samoloty z Leniny. No ale tak to wygląda, tak? I w zasadzie to jest wszystko. Nic więcej nie ma. Wszystko, co było do zobaczenia, żeśmy zobaczyli już właściwie. Także teraz będę już schodził jeszcze rzut oka na tę salę i może jeszcze skorzystam z toalety, skoro już tutaj jestem, tak? I będę wychodził stąd. Dobra, gdzieś muszę znaleźć toaletę i na tym skończymy relację, także rzućmy jeszcze okiem na zewnętrzną fasadę tego obiektu. Co ciekawe, udało nam się dotrzeć tam do tych okienek pod tym gzymsem, a tam do samej wieży na górze nie, więc tam pewnie był ten cały sprzęt kontroli lotów. Ale jak się tam dostać, nie mam pojęcia, bo tam nie było żadnych schodów. Więc zastanawiam się, jak tam można było wejść. Ciekawe. Może zostało zamurowane wejście. Tak, to jest ta wieża i tam pewnie były całe te sprzęty do kontrolowania lotów. Nie tam, gdzie byłem niżej, czyli pod tym jakby gzymsem, tylko tam wyżej. Wygląda od tej strony.
No i tyle. Gdyby nie te bloki, można by tam wejść na ten taras i trochę czasu na tym tarasie spędzić nawet, ale niestety przy tak bliskiej bliskości, że tak powiem, bloków nie da się tego zrobić, nie będę zauważonym. Więc na razie tyle, kończę tę relację i do zobaczenia następnym razem.